Hej, 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 cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Zabiłem Profi, się. kolejny odcinek z Wiedźmina. Idziemy po wielkiego mistrza. Rzekł wtedy mężny Foltest. Cny Radowidzie! Co ty pieprzysz, Jaskier? Spisuję na bieżąco wiekopomne wydarzenia. Wiernie i co do słowa. Foltest powiedział, Co ty skończ się pieprzysz? zastanawiać, smarkaczu. Trzeba ugasić ten bordel. Oj, Dokładnie. Geralt. Za grosz w tobie wyczucia poezji. Jest prawda czasu i prawda legendy. Nigdy się nie zmienisz, co? Pióro jest silniejsze od miecza. No, Ty też się nie zmieniasz przez i trzy znowu gry i wszystkie biegniesz książki ratować się nie świat, zmienił. choć nikt cię nie prosił. Muszę coś przechować. Zobaczmy, czy coś mamy mu do oddania. To chyba przeczytaliśmy. To mogę wywalić. To przeczytaliśmy. Więc mogę go wywalić. Dobra, tu mamy jakieś proszki, to nam się raczej nie przyda. Dobra, weźmy mu to też. To energię zwiększa, to zostaje. Co załóżmy. To niech zostanie. To sobie też wrzućmy, bo to mi się w sumie nie przyda, a reszta może zostać. Muszę to dokończyć. Rozumiem. Powodzenia, Geralt. Dzięki, Jaskier. Co, lecimy. Dobra. Lecimy z koksikiem. Wszędzie toczą się walki. Obawiam się, że poznamy zastępy Wielkiego Mistrza lepiej, niż byśmy chcieli. Nie wiem, czy też zdołam tak, podnieść też miecz tak na sądzę. rycerza zakonu. Możesz nie mieć wyboru. Oni chcą zabić tych ludzi. Po zwycięstwo! Mam nadzieję, że szczekania tych psów nie słychać. O matko, to są ten. Myślałem, że tym mieczem czy... O. Potrzebuję krzesiwo. Dobra. Cutscenka. A to skurwysyny. Geralt, ja go znałem. Miesiąc temu był jeszcze normalnym człowiekiem. Był mniejszy ode mnie. Ale jak widać, ty lepiej władasz mieczem. Mam przeczucie, że możemy spotkać więcej takich potworów w zimie. Też tak sądzę, że więcej ich jeszcze braci spotkamy. Większych. Nie dopuszczali mnie do niego. Na honor to obraza człowieczeństwa. Mutanty. Tu nic. Tu mogę coś zebrać z tego typa. O, czymś klikło. Mogę to wziąć. Dobra, tu się nic nie da. Tu jest ciekinie, spoko. Chodźcie do środka, będzie bezpieczniej. Masz rację. Spoko. Tylko się odsuń. To był chyba on, nie? Witajcie. Nie tylko was przygnała tutaj wojenna zawierucha. Nie zabawimy długo. Musimy dostać się do klasztoru. A więc jesteście... Dokładnie tak, bo to jest nasza misja. ...oddać się pod opiekę Wiecznego Ognia. Cóż, wasza wola. Ale nie ma sensu wracać teraz na ulicę. Zginiecie. Jest inna droga? Możecie spróbować przez drzwi w piwnicy. Dokąd prowadzą? Do innych piwnic. Powinniście w końcu znaleźć jakieś wyjście, ale nie gwarantuję, że to bezpieczna droga. Zaryzykujemy. Klucz powinien leżeć gdzieś tutaj.
Dobra, pogadajmy jeszcze tu. Witaj, Wiedźmie. Witaj. Boję się. Zgodnie z przepowiednią, nadszedł czas pogardy. Co masz na myśli? Znasz przepowiednię Itliny, Wiedźminie. Słyszałem o niej, ale nie pamiętam szczegółów. W czasie wojny z Nilfgaardem ludzie mówili, że proroctwo się spełnia. Albowiem Itlina przepowiedziała, tam ten nawalony stoi, tam z tyłu? Krwią Ensid, krwią elfów. Mówili, że nadszedł wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci. Znasz dalszy ciąg, Wiedźminie? Nie pamiętam. Oto przepowiednia. Nadchodzi czas białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i czas pogardy. Ted Dayret, czas końca. Świat umrze wśród mrozu. Dość pesymistyczna wizja. Wiesz, co myślę? Wydaje mi się, że wszystko jeszcze przed nami. To dopiero początek. Być może. A mi się wydaje, wszystko, że to wina dzikiego gonu. Bywaj. Co nie? Niech wielka Melitele macie w opiece. Historie zwykłe ludzi interesują mnie bardziej niż przepowiednie. Wiem, że troszczysz się o ludzi. Widziałam Carmen, taką szczęśliwą z kapitanem straży. Wiesz, że się pobrali? Miło Sorry. Słyszeć. Nic z tym nie zrobię. Carmen wiele przeszła. Mieszkała na podgrodzie. Ściszyć to trochę, ściszę tylko. Kapłanem wiecznego ognia. Cholerny świętoszek. Zaszła w ciążę i wyrzucił ją z domu. Wylądowała w zimie bez grosza przy duszy. Wiesz, jak to się skończyło. Nie znałem tej historii. To rzuca inne światło na wiele spraw. Wiewiórki i zakon. No tak. Miałam syn białowłosy. Twoje przeznaczenie się wypełni. Przybyłam, aby ci przekazać te słowa. Zapamiętam. Dobra, to sobie żeśmy przy ten. Ten też tu jest? Dajcie mi kurna krzesiwo. Dobra, idziemy do piwnicy. Musimy się. Racja, to miejsce dzi. A z tym czymś mogę pogadać? Wiedźmin! Widzę, że wojna ci. Nie muszę już ukrywać się na cmentarzu. Tu jest bezpiecznie. Nocami wychodzę na. A mieszkańcy tego domu nie mają. Trochę się mnie boją. Tylko ta mała smarkula tutaj. Muszę już iść. Spoko. Jest krzesiwo, kurna, trzy krzesiwa. Trzy krzesiwa, kurde, dajcie mi ognisko. Dobra, talenty jakieś są? Nie ma. Alchemia. Skółka mi się przyda. Co narobi w ogóle? Wow. Jeden złoty talent mi to da. Może się przydać, kurde. Weźmy go, wypróbujmy. Dobra, nie wpłynęło to w ogóle na ten.
I rozumiem, że teraz mam jeden złoty talent, tak? Mogę go wykorzystać. Dokładnie. Też myślicie nad tym samym? Myślę, że zainwestujemy go tutaj. Tak sądzę, że trzeba go zainwestować tutaj. Bo to jednak jest wielki miecz, więc będziemy z nim walczyli w trybie silnym. Mieczem do zabijania ludzi, no nie? Pamiętacie, jak kiedyś tego nie mogłem pokonać? Teraz pyk, pyk, już. Dobra, F5. Bo zapisywać gierkę. Dobra, tu nikogo nie ma, tu jest szalenie. Wynoście się stąd! Nic od was nie chcę! W piwnicy były potwory. I tak zginę! Znajdą mnie, dopadną! Opanuj się. Jak można się stąd wydostać? Ja nie mam zamiaru nigdzie iść, ale wy możecie spróbować oknem. Dzięki. Dobra, dzięki. Dzięki, ją. Czyli tak jak myślałem, oknem. Dobra. Dwan, spójrz mi w oczy. Zobaczysz swoją śmierć. Widzę zaślepionego fanatyka. To nie widzę twoją śmierć. Milcz, dokładnie. Zdrajco. Sprowadziłeś śmierć na zbyt wiele istot. Nadszedł czas zapłaty. Ja? Niech szani i win. A nie ty? Pustymi sloganami możesz mieszać w głowach młodym elfom, ale na mnie nie robią wrażenia. Do bezbronnych, których mordowałeś, też nie dotarły, prawda? Pomyliłem się co do ciebie. Nie warto z tobą rozmawiać. Jesteś wściekłym psem, który kąsa na ślepo. Ktoś musi cię dobić. Hau, hau. Wybiła godzina próby! Neni! Ale finisher. Dobra, przeszukajmy ich, bo może mieli coś ciekawego. Nie, no to ma plus 30. Rozbrojenie 25%. Myślę, że jednak ten będzie lepszy do następnych starć. Oczywiście broni to nie bierzemy, nie wybieramy tych wszystkich. Dobra. Tam jakiś ranny rycerz leży. Zdążyłem zauważyć. Jak dotrzeć do klasztoru, nie przedzierając się przez miasto? Inna droga, przez kanały. Niebezpieczeństwo. Mam klucz. Weź go. Damy sobie radę. Nie dacie. Damy radę. Coigl. Co? 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 Coigl? Co to jest? Ej, nie mogę użyć tych? Ej, jak to mi dało złoty ta... A, tutaj nie można walczyć, okej. Okay. Myślałem, że ten, że nie mogę... Ten... Blisko zaigla. Oj, nie tak... Czekajcie. Co to jest w ogóle? Geralt, tam na dole naprawdę siedzi Coigl.
Mam nadzieję, że nie zdążył się rozmnożyć. Słyszałem o jednym Coiglu, a z tego co wiem, do rozmnażania trzeba dwojga. Coigl jest obojnakiem. Nie potrzebuje pani Coiglowej, żeby robić małe coiglątka. Robi to sam ze sobą. To ohydne, przeciwne naturze monstrum. Musimy je zlikwidować. No, musimy. Tylko może sprawdźmy, co to w ogóle jest. Aha, nie mamy tego. Mutant zabójca, mamy to. Odporność. Bronią stalową, dobra. Tutaj. Nie, to nie. Co ja chciałem? Na znak akcji. A, ale akcji nie używam, więc. Tak, jeśli dobrze pamiętam. Na znak akcji jest odporny. Akcji i tu jest akcji, spoko. Akcji nie używałem. Light. No i cóż, ja się chyba z wami pożegnam teraz, bo zaraz będziemy walczyć z jakimś Coiglem, a nie wiem ile ta walka będzie trwała. A nie chciałbym przedłużać tego odcinka, tak więc żegnam się z wami bardzo serdecznie, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Na razie, łapka w górę, jeśli film wam się spodobał.